Andrzej Poczobut jest symbolem. Symbolem walki o wolność, o podmiotowość, o to, co najważniejsze. Jest symbolem dla Polaków mieszkających na Białorusi, dla Białorusinów, dla Polaków mieszkających w Polsce, dla całego świata, wolnego świata. Jest symbolem niezłomności, nieugiętości. Jest wielkim charakterem i dumą nas wszystkich. Dlatego tak bezwzględnie reżim Łukaszenki z nim walczy. Chce go złamać, a to się nie udaje. Ponieważ właśnie ta niezłomność charakteru, ta twardość, ta konsekwentna walka o najważniejsze rzeczy jest tak bardzo charakterystyczna dla Andrzeja Poczobuta. My dziś go wspieramy w każdym miejscu, gdzie możemy. Mówimy o jego sylwetce, o jego postaci, o jego historii. Jest też ważne, że symbolizuje właśnie taką nieugiętość podstawy. I jest symbolem, że właśnie w taki sposób konsekwentnej nieugiętości i charakteru, który jest po prostu nie do złamania, wygrywa tę batalię, tę bitwę z reżimem Łukaszenki. Wierzę, że już niedługo skończy się ten areszt, skończy się więzienie i że będziemy mogli cieszyć się z wolności dla Andrzeja Poczobuta.